Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Rozmawiamy w połowie listopada. No, nie jest to najszczęśliwszy miesiąc dla Polaków. Raz, że zmiana czasu. Dwa, że no, robi się chłodniej, mniej słonecznie, chociaż i tak w tym roku nie możemy narzekać. Ale jest to bardzo dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak poprawić sobie nastrój, jak um, znaleźć sens w życiu i to wszystko w zanurzeniu w nowych technologiach cyfrowych, bo przecież o tym rozmawiamy w naszej audycji. Czyli rozmawiamy w skrócie o mindfulness i taką ekspertkę od tego właśnie obszaru rozwoju technologii cyfrowych. Zaprosiłam cię do studia i jest z nami dr Marta Kołodziejska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć, Marta. Cześć. Marta, znana już Państwu z badań nad religią w e, mm -hmm. sieci, nad portalami dla osób wierzących i niewierzących. Mm -hmm. Dziś pochylamy się nad zupełnie innym obszarem, chociaż poniekąd powiązanym z tak zwanym dobrostanem e, nas jako użytkowników sieci. Marta, czy e, mindfulness to jest jakiś obszar, który pojawił się wraz z rozwojem nowych technologii, czy to jest coś, co istniało zawsze, a my po prostu o tym nie rozmawiamy? wcześniej. To znaczy tak, sam, sama, samo pojęcie mindfulnessu, prawda, czyli tej polskiej uważności, to jest coś, co ma swoje źródło w buddyzmie, między innymi, bo jest jeszcze kilka różnych innych koncepcji, które jakoś ten, ten sam motyw powtarzają, natomiast e, przyjmuje się, że to jest, ma swoje źródło właśnie w buddyzmie. No i e, oczywiście ten buddyjski mindfulness, ta uważność ciągle jest praktykowana jako część medytacji, czy jakoś taki powiedzmy rodzaj te, pewnego nastawienia Nastawienia, ćwiczenia pewnego nastawienia do rzeczywistości. Więc to cały czas jest i jest od zarania dziejów, można powiedzieć, prawda? Natomiast to, co nowe technologie zmieniły, to jest. W pewnym sensie wykorzystanie takiego jeszcze, można powiedzieć, elementu pośredniego mindfu rozwoju mindfulness, czyli MBSR-u. Może ktoś z słuchaczy kojarzy, coś takiego jak Mindfulness Based Stress Reduction to się nazywa, czyli redukcja stresu z wykorzystaniem mindfulness. No i to jest taki um, świecki, zupełnie pozbawiony tych buddyjskich terminów czy koncepcji. Przynajmniej w, takiej, w tym, co widać, jest to taka, taki sposób praktykowania mindfulnessu, który bardzo silnie jest związany z kliniką, medycyną. Tutaj nazwisko Kabadzina być może też niektórzy kojarzą. No i to, co nowe technologie zrobiły, to tak jakby wzięły ten MBSR-owy koncept mindfulnessu i przeniosły go, czy poszły jakby jeszcze krok dalej. Bo to, co na przykład zauważamy, to jest stworzenie takiej przestrzeni, gdzie ta praktyka uważności jest praktykowana właśnie w pojedynkę, prawda? Czyli o ile w buddyzmie i nawet w MBSR, że to są jednak czynności wspólnotowe, grupowe, to tutaj jest człowiek i aplikacja, więc to jest taka fundamentalna zmiana. Natomiast na pewno nowe technologie przyczyniły się do popularyzacji tego typu zjawisk, prawda? Zwłaszcza opakowane mówiąc kolokwialnie, w taką narrację naukowo-medyczną. Rozmawiamy trochę dlatego, że być może korzystasz czy korzystamy z takich rzeczy, ale też mhm. przede wszystkim dlatego, że jako badaczka prowadziłaś i prowadzisz wraz mhm. z Michałem Palińskim projekt naukowy na ten temat. Co wy tam analizujecie? Tak. Bo wiemy, że ludzie potrzebują dobrostanu, dbają mm -hmm. o to, by redukować stres, którego doświadczają listopadowymi wieczorami pewnie nie częściej, tylko, nie tylko. ale nie tylko w listopadzie. No i wy jako badacze, badacze, no Michał jest ekonomistą, ty jesteś socjologiem, socjolożką, mm -hmm. pochylacie się nad taką sferą naszego życia, jak poszukiwanie otulenia, uważności, mm -hmm. czy też takiego zaplecza uspokajającego. Co robicie, żeby dowiedzieć się, jak to tam wygląda? To znaczy tak, ten projekt już się zakończył, ale on w ogóle wziął się z tego, że bardzo dużo wraz z rozwojem mindfulnessu pojawiło się takich krytyk, że jest to ta forma zachodnia, prawda, świecka, jest właściwie jakimś. Um, niemalże ośmieszeniem tej buddyjskiej tradycji? Czy jest jakimś przeinaczeniem celu tej buddyjskiej y, tradycji? No i to były krytyki, które wychodziły z takich pozycji etycznych, buddyjskich, y, przede wszystkim. Tak? Y, nie, nawet niekoniecznie, ale to były osoby, które po prostu były, praktykowały buddyzm, prawda? Czy y, y, były jakoś związane właśnie z etyką y, buddyjską. No i te, ta krytyka do, dotyczyła też MBSR-u, y, ale no, y, my chcieliśmy też sprawdzić, tak naprawdę... Czy można to zobaczyć, prawda? Znaczy, czy w narracjach tych właśnie zmediatyzowanych praktyk mindfulnessu można odnaleźć te elementy, które ci krytycy podnoszą? Poczekaj, Marta. W praktykach mindfulnessu zmediatyzowanych, mm -hmm. to znaczy po naszemu, gdzie szukaliście, bo to już było, wiesz, zlepek nowopowieści socjologicznej. zatrzymam, żeby słuchacze nadążyli mm -hmm. tutaj za nami. Czyli badaliście to, co ludzie piszą, ci, którzy korzystają z praktyk mindfulnessu, co już jest staropolskim. Pięknym słowem. Mm -hmm. e, I gdzie oni to piszą? To znaczy, tak, my analizowaliśmy nie tyle to, co ludzie piszą, tylko yy, po pierwsze, same narracje aplikacji yy, Headspace. Yy, to jest jedna z Trzech najbardziej popularnych na całym świecie aplikacji do mindfulnessu, takiego niebuddyjskiego. Narracja aplikacji to jest to, co jest to, co pisane słychać. do ludzi, to, to, co słychać. To słychać, tak. Mhm. Bo tam Czyli przekazy. Są, tak, bo tam cała ta aplikacja opiera się na nagraniach, to są takie medytacje prowadzone przez um, chyba jednego człowieka, wszak do tej pory tak było. I no, jest to taki zestaw rozmaitych właśnie medytacji, podzielonych tematycznie. I to, co my analizowaliśmy, to przede wszystkim wiele. Wiele nagrań właśnie z, z tej aplikacji, poświęconych różnym tematom, od zdrowia przez szczęście i produktywność, a także analizowaliśmy bloga, bo przez jakiś czas teraz ten blog już przestał być tak istotny, ale w tych wcześniejszych latach, tam 2018-2020, tam się na tym blogu jeszcze dużo działo i pisały. Tam osoby, które są związane zarówno z firmą Headspace, bo to teraz jest już bardzo lukratywny interes, ale też różni eksperci od psychiatrów, przez psychologów, przez coachów, na przykład. Więc to był taki blog, gdzie m, oczywiście wszystko miało służyć promocji Headspace'a i w ogóle praktykowania mindfulness za pomocą tej aplikacji, ale też miało taki walor informacyjny, edukacyjny, jeżeli chodzi o różne kwestie związane z medytacją, na przykład, czy korzyściami płynącymi ze zmianami. Zmiany podejścia do życia. Okej, okay, czyli narracja, opowieść, która jest tam przekazywana. Mhm. A, a czy użytkownicy też biorą udział? Tam są jakieś przestrzenie, y, y, że użytkownicy mogą napisać coś od siebie i biorą w tym udział? To znaczy, w, w momencie, w którym my skończyliśmy analizę, takich opcji nie było. I teraz z tego, co się zorientowałam, jak jeszcze jakiś czas temu wchodziłam do, do tej aplikacji, no to y, tak naprawdę ten użytkownik jest przezroczysty. On istnieje tylko tyle, że wiemy, że korzysta prawda, z, z aplikacji, ale dla innych osób ja, na przykład, jeżeli ja korzystam, to to, co ja robię na, w tej aplikacji, nie jest dla innych widoczne. I tak samo nawet na, na tym blogu nie było przestrzeni do podzielenia się swoimi mm -hmm. refleksjami. Natomiast oczywiście takie przestrzenie są, no, chociażby tam na Facebooku prawda, są jakieś Jasne. grupy, my akurat zajmowaliśmy się tylko aplikacjami. I co? Mamy aplikację e, i ona produkuje jakieś treści do użytkowników mhm. oraz te przekazy, którymi jesteśmy otulani, w listopadowy, wieczorny, e, smutny czas. I udało się Wam wyróżnić jakieś różne typy tych narracji, które tam są e, przekazywane użytkownikom? E, to znaczy, to, co nam się rzuciło w oczy od razu właściwie, to jest to, że e, w tych narracjach widzimy bardzo silne tendencje, zarówno do medykalizacji, czyli tworzenia jakby definicji medycznych dla niemedycznych problemów. Czyli na przykład, jeżeli coś uznajemy w języku potocznym za, za poddenerwowanie, to mówiąc tak bardzo skoro. Podniesiony poziom kortyzolu, czy tam, tak? Czegoś, tak? tak, zasadniczo tak można, to, tak można to określić. Jest to po prostu przeniesienie tego też autorytetu na medyczne źródła, prawda? Czyli wyjaśniam jakiś problem, szukam rozwiązania, odwołując się do autorytetu medycyny, nauki, podając badania, prawda? Tam jest w ogóle bardzo dużo tego typu kwestii, czyli widzimy takie przejście. Od od tych buddyjskich źródeł, nawet od MBSR-u, który jeszcze te buddyjskie różne narracje zawiera, ponieważ Kabadzin, twórca MBSR-u, sam był praktykiem buddyzmu, czy jest praktykiem buddyzmu, więc starał się też część tych koncepcji włączyć. I tutaj jest jeszcze większe odejście od tego na rzecz właśnie tych narracji medycznych. I to, co jest bardzo ciekawe, to jest nawet w tym opisie Headspace'a, który oni sami wyprodukowali, mówią o sobie, że łączą tradycje z nowoczesną medycyną i podejściem takim naukowym, prawda? Ani słowa o buddyzmie tam nie ma. To jest bardzo ciekawe, no, na pewno jest to zabieg celowy. Więc ta, ta medykalizacja objawiała się tam na bardzo różne sposoby. Przez te ciągłe na blogu odwoływanie się do źródeł medycznych, do badań prowadzonych. Właśnie ci eksperci, którzy się na tym blogu pojawiali, prawda? To byli, poza oczywiście tymi coachami i tak dalej, no, to byli właśnie psychiatrzy, prawda? Psycholodzy, więc takie osoby, które też Lekarze, neurolodzy, na przykład. Więc to było bardzo istotnym komponentem tego bloga. Oczywiście, w narracjach med tych medytacji, w aplikacji samej, no to już one służą czemuś innemu, więc. Czegoś takiego nie było. Natomiast na pewno bardzo silnie też było widać to podkreślenie, że medytacja służy rozwojowi mózgu, na przykład, prawda? Że to nie jest tylko tak, że człowiek się poczuje lepiej, jest taki, jak powiedziałaś, otulony, ale też mózg się rozrasta i jest zdrowszy. Nie wiem, ktoś ma bystrzejszy umysł, nie wiadomo. Natomiast to podkreślenie tego benefitu dla osoby, który też ma wpływa na ciało, tak samo jak I na, na bucha, maksymalizację efektywności tego też, ciała. tak. To też było bardzo ciekawe, że y, oczywiście wspomniany był ten stres, który był przedstawiany właściwie tylko w takich kategoriach medycznych, prawda? Że stres ma określone, wywołuje określone reakcje w organizmie, więc my medytacją możemy kontrować te reakcje innymi procesami chemiczno jakimiś tam, prawda? Więc to było również bardzo, bardzo wyraźne właściwie w, każdym, w każdej tej medytacji, którą, której słuchaliśmy, a jednocześnie drugim takim trendem, który w literaturze się przedstawia jako trochę taki opozycyjny, ale w naszym przypadku to akurat wyszło jako taka pewna płynna całość, czyli to uzdrowotnienie healthy to jest ten termin. I tutaj chodzi o to, że zdrowie staje się, czy dbanie o zdrowie staje się takim imperatywem moralnym. Mhm. Prawda? Że trzeba być zdrowym, albo przynajmniej trzeba dążyć do tego zdrowia. I tutaj w tej aplikacji też jest taki bardzo silny, silne podkreślenie tego, że człowiek musi próbować sobie polepszyć swój stan ducha. Jeżeli jesteś niezdrowy, to de facto to jest twoja wina. I prawda? obciążasz społeczeństwo. tak? Jest taka T ternera chyba koncepcja, która mówi właśnie o, o mhm. wymiarze takim też moralnym zdrowia i każdy, kto jest hazardzistą moralnym i na mhm. przykład decyduje się na jedzenie niezdrowego jedzenia, co w konsekwencji na przykład może oznaczać super size me albo coś innego. Mhm. Oczywiście to proste przełożenie, ale w tym duchu Jasne. jest obciążeniem dla społeczeństwa i zachowuje się niemoralnie, więc można go mhm. palcem wytknąć. Czy to jest ten taki przekaz, który też poniekąd jest tam zaszyty właśnie, że masz nadmiar stresu, więc możesz być ryzykowny dla, e, dla systemu? No przede wszystkim dla siebie. tak Ten system jest oczywiście też gdzieś tam z tyłu, ale nie jest to tak wprost przekazywane. Raczej to jest przedstawiane w taki sposób, że jeżeli ty będziesz nieszczęśliwy, to jest większa szansa, że ludzie wokół ciebie też będą nieszczęśliwi, bo nikt nie chce koło smutasa siedzieć. <grym> prawda? Więc w pracy to lepiej w ogóle, żeby wszyscy byli pozytywni i ciągle mieli energię, żeby robić różne rzeczy, które są im zalecane. Więc to jest raczej na tej zasadzie, że ta, nie ma może takiego bardzo silnego wskazywania na to w społeczeństwo mm -hmm. tylko raczej te twoja Powiedzmy, bezpośrednia wspólnota, czyli rodzina. Ta rodzina będzie cierpieć, jak będziesz smutny chodzić, praca, w pracy, twoi współpracownicy nie skorzystają tak bardzo z twojej obecności, jak będziesz, nie wiem, zamknięty w sobie i nie będziesz chcieć rozmawiać, prawda? Więc to są tego typu kwestie. Ale przede wszystkim, co to jest, bardzo mocno się tam wybija, to jest ten indywidualizm, prawda? Czyli z jednej strony to jest moja odpowiedzialność, jeżeli ja jestem chora, czy źle się czuję, czy. Jeżeli mam poczucie, że w pracy jestem mobbowana, to muszę zmienić swój stosunek do tego, a nie zmienić pracy. To jest raczej w, tą, w tę strony, prawda? Że wszystko tak naprawdę dzieje się w mojej głowie. To jest trochę. Tak bym tę narrację opisała. To w ogóle uważam, że świetny moment, że w listopadzie o tym rozmawiamy i ta opowieść taka defetyczno-depresyjna, z której próbujemy wyjść rozmaitymi sposobami, to jest pewnie do dobry moment w roku, żeby, żeby o tym pomówić, ale jak opowiadasz o, o tych takich wewnętrznych naszych imperatywach, żeby poprawić swój dobrostan, żeby mm -hmm. innym było lepiej, albo żeby być lepszymi pracownikami, żonami, córkami i, i nie wiem, koleżankami w pracy czy kolegami w pracy, to też myślę o Takiej koncepcji, która gdzieś w socjologii pobrzmiewa quantified self, takie mm -hmm. właśnie obmierzanie mm -hmm. siebie z każdej strony, ale to, co się tam dzieje, to jest zupełnie w kontrze do, do mindfulnessu. Jeżeli miałabym powiedzieć, no to mamy taką wizję, w której staramy się obmierzyć siebie z każdej mm -hmm. strony, zebrać informacje na swój temat, skonfrontować się z normami, które są gdzieś tam w społeczeństwie tak. dostępne, mm -hmm. no bo musimy mieć wskaźniki zdrowotne, odpowiednie, żeby być dobrym obywatelem i takim człowiekiem, mm -hmm. i ciałem dobrym w tym w tym Jasne. społeczeństwie. No, i wydawało mi się, zanim zaczęłyśmy rozmawiać, że mindfulness jako praktyka uważności, teraz robię przerwy, mm -hmm. spokoju, równowagi, mm -hmm. jest właśnie dokładnym zaprzeczeniem tego, tego, tego pędu ku maksymalizacji naszej efektywności. A, a tu z tego, co, co wynika, jeżeli dobrze mm -hmm. to czuję, bo być może to jest zupełnie zły wniosek, te aplikacje dalej zmierzają do tego zasadniczo żeby zwiększyć nasze no, no, efektywne działanie na różnych polach czy też efektywne bycie w różnych rolach mhm. tam jest takie, takie, takie jakby no, wiesz kontrast czy, czy właściwie no spięcie no bo to wydawa, może się wydawać jako o, oksymoron tak naprawdę mhm. mindfulness i zwiększenie efektywności to powinno nie iść w parze a tutaj no idzie tak to znaczy to jest też właśnie jeden z tych jeden z elementów krytyki te, takich tych iteracji zachodnich mówiąc brzydko mindfulnessu, że właśnie y, tak naprawdę on służy temu, żeby z ludzi zrobić y, takich pokornych. Nie buntujących się pracowników, którzy grzecznie wykonują swoje działania, prawda? I to jest, no ta krytyka się pojawia regularnie. Natomiast, no, ja bym tak daleko nie szła oczywiście, ale to, co nam wyszło z, z tych analiz, to jest to, że rzeczywiście ta maksymalizacja produktywności jest bardzo ważna. Więc ten ruch Quantified Self, o którym ty mówisz, chociaż rzeczywiście tak na pierwszy rzut oka jest zupełnie czymś innym, to jednak to, co i ten mindfulness w mediach, Czyli aplikacyjny, powiedzmy, i Quantified Self mają moim zdaniem wspólnego, to jest ta konieczność odwoływania się do jakichś obiektywnych wskaźników, prawda? Czyli Headspace nam mówi, medycyna mówi, że medytacja poszerza mózg, mówiąc kolokwialnie, i w Quantified Self też, prawda, szukamy różnych parametrów, że jak będę spać 8,5 godziny, to będzie lepiej. Z 4, 4 godziny zen tak, i tamte głębokiej fazy, no bo przecież mamy to obliczone również na smaku I 60 oczu. gram białka, prawda? To tak. jest, no, tak? I jak zrobię 8000. 500 kroków, to coś tam. Więc to też jest szukanie w pewnym sensie jakichś obiektywnych wskaźników, za pomocą których mogę coś poprawić. I de facto ta narracja, przynajmniej w Headspace jest bardzo podobna, prawda? No bo opieram się na autorytecie medycyny, nauki, żeby pokazać czy żeby udowodnić użytkownikom, że mogą zmienić swoje życie, czy jakby Sloterdijk powiedział, muszą życie swoje odmienić. Prawda? No i ten imperatyw, Rzeczywiście staje się, z jednej strony jest cały czas etyczny, ale z drugiej strony, właśnie jest oparty na, powiedzmy, takich w cudzysłowie obiektywnych wskaźnikach. A czy to znaczy, że my jako użytkownicy. Już w ogóle sobie nie wierzymy, tylko musimy się obudować takimi, wiesz, mamy internet rzeczy, te wszystkie mm -hmm. wearables, które noszalne technologie, które no. nas wzbogacają w dodatkowe możliwości, ale też dodatkową wiedzę o nas samych. To jest tutaj jeszcze wiara człowieka w człowieka. I mówię człowieku indywidualnym mm -hmm. w człowieku indywidualnym, a nie, a nie w zaufanie społeczne. Czy, czy to jest jakiś taki znak naszych czasów, że potrzebujemy, wiesz, zewnętrzne uprawomocnienie tego, co robimy i w jakiś mm -hmm. sposób sięgamy po. Wskaźniki, ekspertów, aplikacje, no bo my tracimy takie poczucie, że jesteśmy tutaj, wiesz, samostanowiącą jednostką. Nie wiem, czy to, czy mogłabym aż tak daleko to y, pójść. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o no, ten mindfulness, to problemem jest trochę to, że y, to odwołanie do buddyzmu staje się jakimś takim niewygodnym kontekstem, którego chcemy się pozbyć. Bo Kabat-Zinn na przykład jak pod koniec lat siedemdziesiątych stworzył MBSR, no to był też trochę inny klimat polityczny, prawda? Odwoływanie się do jakiejś buddyjskiej terminologii to było new age. To lepiej nie robić tego, On, prawda? Był naukowcem, więc chciał celowo, tak tak jak się później tłumaczył, celowo unikał tych buddyjskich terminów, żeby właśnie nie denerwować ludzi, że tutaj New Age'owe rzeczy wprowadza do akademii. A jednocześnie no, starał się pomóc pacjentom i rzeczywiście też odwoływał się do wyników badań naukowych, żeby swoje badania jakoś po pierwsze umocować, a po drugie powiedzieć, że mają one sens. Więc ta, to, co ja bym powiedziała, że się dzieje, to jest raczej właśnie. I coraz bardziej czy coraz mocniejsze przechodzenie praktykujących mindfulness, przynajmniej ten niebuddyjski, właśnie w taką naukową formułę, prawda? Żeby zobiektywizować raczej, żeby mieć yy, yy, twarde dane, że ta, to, co robię, przynoszę skutek. Więc ja nie wiem, czy to, yy, czy to bym powiedziała, że jest jakiś taki brak zaufania do samego siebie, tylko raczej konieczność tej zewnętrznej obiektywizacji, prawda? Że to, co robię, to jest dobry kierunek. Raczej, raczej tak. Yy, a jednocześnie, no, jest to też takie bardzo, bardzo indywidualizujące, że ta wspólnota religijna, czy wspólnota praktyki, jak jest na przykład w MBS, ze nie jest już potrzebna. Wystarczy, że będzie jeden narrator, i ja i mój telefon. A co będziecie badać dalej? Czy myślicie w ogóle o tym, żeby gdzieś zagłębiać się jeszcze w te obszary e, zindywidualizowanych, a może grupowych praktyk? Nie ma takich praktyk grupowych związanych z, z mindfulnessem, takim e, ucyfrowionym, ale, ale, ale grupowo? Teraz na przykład Headspace w czasie pandemii wprowadził taką opcję, że są symultaniczne medytacje na żywo o jakiejś konkretnej godzinie. My tego jeszcze nie badaliśmy, ale w ogóle chcieliśmy na początek i jeżeli Michał będzie dalej chciał współpracować, no to nie wykluczam, że po prostu zrobimy badanie, które porównuje kilka tych aplikacji, bo te, te najbardziej popularne aplikacje są bardzo różne i Headspace jest no, szczególny, jeżeli chodzi o to, co oferuje i w ogóle jaki ma styl, jaka jest w ogóle formuła te, tej aplikacji. Sz -sz Szczególny bo? Bo najpopularniejszy, czy bo ma inne funkcjonalności? E, bo inne aplikacje, na przykład Calm, która jest chyba drugą najbardziej popularną aplikacją do Mindfulnessu, ma taki bardzo zen klimat, ich strona internetowa przedstawia góry, jezioro, no takie typowe scenerie, mm -hmm. które sobie wyobrażamy, jak myślimy o medytacji, prawda, takiej spokoju, dobrym śnie i tak dalej, a Headspace jest taki kolorowy, ta jego pomarańczowa kropka, która jest ich takim symbolem, te ludziki, które są jak skreskówki, które, bieg mózg jeżdżący na wrotkach, to jest wszystko takie dynamiczne. No i cała ta formuła, prawda, tworzenia tej aplikacji też jest taka bardzo, powiedziałabym, praktyczna. Czyli szukam medytacji na, nie wiem, kłopoty ze snem. Szukam medytacji na bieganie. Szukam medytacji na chorobę. I bardzo mi to zgrzyta z kategorią mindfulness, od której wyszłyśmy, od tej uważności, ciszy, równowagi. Tak. I ta funkcjonalna odsłona portalu, wyobrażałabym sobie te góry, jeziora, ciszę, mm -hmm. spokój, pojednanie z naturą. Były takie teksty, które szły w kontrze do, do, do Quantified Self, mm -hmm. i właśnie mówiło o takim sentymentalnym, takim może nie, nieco naiwnym, ale takim sentymentalnym powrocie do natury, mm -hmm. by tam się wyciszyć, wyłączyć, być offline, wyłączyć się z tego, tego biegu, a ty mówisz, że taka aplikacja, która właśnie ma temu służyć. I jest jak funkcjonalny portal pozyskujący jakieś rozwiązania na konkretne problemy, które możemy tam zgłosić. Tak, no i oczywiście jest dużo y, tam mówione o cyfrowym detoksie, ale to jest zawsze ten paradoks, jak zrobić cyfrowy detoks Za korzystając z no, tak. Prawda? No więc to, to ten problem pozostaje nierozwiązywalny, no ale oczywiście to jest aplikacja, która ma zarabiać i zarabia bardzo duże pieniądze. Y, no więc celem jest to, żeby użytkownicy z niej korzystali, a nie żeby stwierdzili, że nad jeziorem wystarczy posiedzieć i może jest trochę lepiej Czyli Przeżyć. co porównanie innych aplikacji e, no. praktyki grupowe, na pewno fajnie by było też porozmawiać z użytkownikami, prawda? Zobaczyć, czy użytkownicy takiego headspace'a czymś się różnią w ogóle w podejściu do mindfulness'u od na przykład uczestników MBSR-ów, prawda? Tych kursów jest strasznie dużo. Ja sama uczestniczyłam w takim MBSR-owym kursie i jest czego wybierać, więc... A nie mówią na tych kursach, wyłączcie telefony komórkowe? Nie, ale to tak naprawdę po prostu siedzimy i praktykujemy razem i nie ma mowy o tym, żeby ktoś siedział na telefonie. No To po prostu nie przejdzie. I właśnie wracamy, <laughs> prawda, do początku, do tego pytania, mm -hmm. co te nowe technologie zmieniły nam w, w, w ujęciu mindfulnessu. Może to jest zupełnie inne poszukiwanie uważności, skoro za pomocą narzędzi, które w standardowych formach są nieprzyjęte, mm -hmm. a może upowszechnienie, jak powiedziałaś, a może zwiększenie efektywności ym, tych, tych narzędzi, no bo mm -hmm. to dzięki temu, że mamy je w kieszeni, zawsze możemy po nie sięgnąć nawet w metrze, jadąc przez 15 minut, być może da się Jasne. to zrobić. Nie wiem, nie da się, da się, tak, 10 minut można tam mieć medytację. Znaleźć sobie to. odpowiedni... Y, Kanał Medytacja do Metra, i tam rozumiem, że można zmaksymalizować efektywność umysłu można. na wieczorną pracę. Tak jest. No. Nie popularyzujmy tych teorii. Nie, ale oczywiście to też zależy od tego, czego chcemy od takich aplikacji, prawda? No bo ona sama w sobie ma jakąś narrację i to, to akurat to ma, my badaliśmy. Natomiast bardzo dużo zależy tu od użytkownika. Jeżeli ktoś będzie potrzebował tego, żeby rzeczywiście, no nie wiem, po trudnej rozmowie w pracy się zrelaksować, to czemu nie, prawda? To jest właśnie to pytanie zawsze o, o granice, kiedy coś nam służy, a kiedy coś wydaje nam się, że nam służy, a tak naprawdę nie. I to my tego akurat nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo to wszystko zależy od tego człowieka, który po ten telefon sięga. Nie rozstrzygajmy zatem tych dylematów. Nie, nie. Życzymy słuchaczom dobrego listopada i kolejnych miesięcy, które mogą nie być łatwe, ale w uważności spokoju, może ciszy, jeżeli tego potrzebujemy, a jeśli nie, to jest bardzo wiele aplikacji, które mogą nam urozmaicić ten no czas tak. jesienno-zimowej słoty. Marta, wielkie dzięki za kolejną super fajną rozmowę, bo wątki, które przynosisz do studia są zazwyczaj niszowe, a okazuje się, że są najbardziej fascynujące ze wszystkich, jakie można wyobrazić sobie w pracy badawczej. Także bardzo dziękuję. Naszym gościem była nieoceniona dr Marta Kołodziejska, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. A my Słyszymy się w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że wypoczęci, zrównoważeni, uważni, e, z oddechem wejdziemy w kolejne dni tego tygodnia, czego Państwu i sobie życzę. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Efekt sieci.